Tam w tamtym budynku właśnie mam tą psychologię. I dzień dobry, mamy środę. Ja właśnie wybieram się do szkoły. Miałam sobie fajne loki zrobić, słuchajcie, zrobiłam trochę, ale prostownicą gwarantuję wam, że za 10 minut już, no już są bardziej wyprostowane. Odpalamy i jedziemy i proszę o dobre nastawienie, znowu zawalona nocka w ogóle wczoraj. Dobra, kawę mam. Czekajcie, wody wzięłam, dwie butelki. Julia przyszła do nas do łóżka i Mariusz, no nie mam jak to ustawić. No nie mam. I Mariusz zwyczajnie po prostu spał między mną a Julią, bo Julia to, wiecie co, ona uwielbia Mariusza. Mariusz to jest hero po prostu, Superman, ała. No, ale naprawdę nie mogę za bardzo się odwrócić. 10:36, ja mam 20 minut. Ja pierdziel, to mi tyle zeszło z tym kręceniem. Nie, nabrałam prysznic jeszcze, dobra. Jadziem. Wesołe miasteczko przyjechało, o kurde, to może ten na weekend pójdziemy, widzę, że to wesołe miasteczko jest. Może mi się uda w tym vlogu nagrać, jak Mariusz będzie już robić to patio. To co, załyczę sobie wody. Kupuję wodę zawsze w Aldi. Taka, wiecie co, taka, nie wiem, zwykła, gazowana. W Walmarcie rzadko można kupić, chyba ta Pellegrino, czy jak ona się nazywa, taka włoska, tam można jedynie kupić, ona jest taka droższa. No ale tak to tutaj wodę normalną piją, ja jakoś nie umiem. Dobra. Dobra, dobra. Nie ma co tutaj gadać, trzeba iść do szkoły. Okej, koniec. Ale fajnie było, jak zwykle na psychologii. Słuchajcie, babka nas wypuściła pół godziny wcześniej. Mieliśmy coś takiego jak rozdział. Zaczęliśmy o stresie, że stres może być też dobry. I wypuściła nas, powiedziała, pytała się nas w ogóle, co robimy, żeby się jakby odstresować. I tam wszyscy mówili różne rzeczy. Chciałam powiedzieć, że vlogowanie, nie? Ale tak pomyślałam, że vlogowanie też może być w jakiś sposób stresujące. Napiszcie mi, jak, w jaki sposób wy się odstresowujecie, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ja nie sądziłam, że właśnie stres może być motywujący również, ale no super, super. Ja, to powiem wam, i mam dużo takich manualnych, kreatywnych zainteresowań, gdzie mnie się podoba. Ja pamiętam, że malowałam, ja lubię tańczyć, szaleć, śpiewać. Słuchajcie, tutaj nawet na stres ponoć jest takie miejsce, gdzie wszystko możecie rozwalić. Rozumiecie? Dostajecie młotek. Słuchajcie, i mnie dzieci zdenerwują. Będę zestresowana. To kurde, pojadę tam dosłownie, pojadę. Chyba porozwalać coś. Mariusz, zostaje w domu, obiad jest, ja idę rozwalić, nie wiem, coś tam, nie? No, ale tak na poważnie to inne rzeczy, co mnie odstresowuje, to na przykład łowienie ryb. Mariusz, mówiłam wam, kiedyś mnie zabrał i ja tak przeklinałam, mówię, ja nie będę nienawidzić, ile będę godzin spędzać. No, jak mnie się potem to spodobało i to jest faktycznie dla mnie, zauważyłam, odstresowujące. Tak samo co, no malowanie, już wyszłam z wprawy, ale kiedyś malowałam. Zauważyłam, że ostatnio mnie bardzo ciągnie do tego, że ja chcę na przykład coś z mebli, jakiś starych, coś tam zrobić, jakieś cacko. Taka ala renowacja. No ale dobra. To co, co ja mam teraz zrobić? Słuchajcie, coś mam się stresować. No to ja nie wiem. Może coś namaluję i przyniosę jutro. Nie jutro, w poniedziałek, dobra, mam z nią zajęcia. Ja chyba do biblioteki teraz podskoczę, ale nie wiem, nie chce mi się, tak mi ten kark boli, pierona, pierona. Wyjeżdżamy, no jedźcie. Przypominam się ten budynek. Na samym początku tutaj miałam testy, zanim zaczęłam w ogóle naukę w tym koledżu. Tak się nazywałem placement test. W ogóle coś budują. Kolejny chyba budynek. Nie wiem, co to ma być nawet. Mamy pieska nowego, Chase. Opiekujemy się Chase'em dzisiaj. Tak? Chase. Szansa. Okay.
jest szansa. No, przyjechałam jednak do domu, coś trzeba, tam zrobię chyba jakieś jedzenie, przegryzę i pojadę. Marsz tą jakąś lampę chciał kupić. Kurczak trochę, troszeczkę kalafioru dodałam, takiej sałaty, ona tak bardziej zmięknie. Mamy słodki ziemniak, czyli ten bataty, tak? Jak dobrze tłumaczę, i dodałam troszeczkę mango. Także dzisiaj zdrowe jedzonko. A do tego po prostu zwykłą fasolkę dodam, może troszeczkę oliwy i soku z cytryny i trochę orzechów pekanów, które mi się gdzieś tam już w misce zapodziały. No kochani, u mnie mały bałagan, sobie przygotowuję jedzonko w takich boksach. Jutro na jutrzejszy dzień, bo będę w szkole, w bibliotece, więc sobie zrobiłam taką przekąskę, powiedzmy, że to jest mój lunch. Makaron, małe pomidorki, winogrona, troszeczkę sera, ale naprawdę troszeczkę, tutaj jest z obiadu mój kurczak z tymi batatami. No i tutaj troszeczkę takiej wołowiny z takimi grzankami. Mamy dzisiaj czwartek. Kochani, tak mnie boli. W ogóle nie wiem, czy widzicie dobrze wszystko, ale patrzeć nawet nie mogę. Miałam wczoraj myć twarz, zmywać i nie zrobiłam tego. Ale Boże, jak mnie boli ta szyja. Tak mnie szyja boli. Myślałam, że to jak źle spałam, jak Julia weszła, ale nie wiem, tam aż tutaj, aż do ucha boli. Mówiłam wam, że jest nienormalna znowu pogoda. Jak widzicie, jest mrzawka. W nocy było naprawdę, waliło piorunami. I nie wiem, nie wiem. Ta pogoda nie powinna być taka, nie powinno być 28 stopni w marcu. Dlatego jest tak duszno, z rana to było, Marusz mówił, rano wstał 7:25 stopni. Nie, to nie jest temperatura na marzec i dlatego efektem właśnie jest ta burza, deszcz, żeby się coś ochłodziło i tak czuję, jest troszeczkę chłodniej. Marusz zaraz pojedzie, w ogóle to światło zrobię. Ja w ogóle mam kawę, puste mleko, oczywiście nikt nie wyrzuci oprócz mnie, typowa. Świetnie, nie ma. Pusto! Julia właśnie mi mówi, że na śniadanie chce ice cream, czyli lody. No chyba to się nie wydarzy. Julia, to się nie wydarzy. Absolutnie. Nie możemy ice cream na śniadanie. Ty nic nie jadłaś. Jadłaś coś? Dał ci tatuś? Nie. Teraz się zaczyna ten moment kłamania. No, dobra, robimy trip zaraz do mojej biblioteki. Nie wiem, czy będę, słuchajcie, nagrywać. Nie wiem, nie wiem. Dzisiaj babka mi w ogóle przedłużyła, żebym do dzisiaj wzięła ten kuj z tego systemu moczowego. O Jezu. FedEx, co ty chłopie robisz? Jesteś duży. Okej. Stanę i poczekam, co ty w ogóle chcesz. Ty chcesz wjechać tyłem, czy co? Nic, no wjeżdżaj. Dzień dobry kochani, w piątek. Słuchajcie, jesteśmy przed weekendem, a ja szykuję co? No, takie zdrowsze żarcie. Mamy tutaj taką mieszankę, taki miks, jak widzicie, warzyw, dałam trochę oliwy, trochę przypraw. I nawet tych jeszcze takich warzyw suszonych. Tutaj mamy kurczaka takiego grillowanego, który też był zamrożony i ostatnio. Jakieś nie wiem czy nie dwa tygodnie temu kupiłam takie jakby filety panierowane też z kurczaka. Słuchajcie, Aldi naprawdę rządzi, jeżeli chodzi o ten, nie wiem czemu, ale naprawdę mi smakuje i jest taki bardzo soczysty. Czy ja będę jeść? No pewnie zjem sobie może jednego, ale większość to tutaj stawiam na to, bo jak zdrowe odżywianie, to zdrowe. No ale jak na razie to 3 funty zleciałam, a to jest mój czwarty dzień zdrowego odżywiania. Jedzonko gotowe. Trochę te
ten kurczak z grilla mi się trochę przypiekł za bardzo, ale wiecie co, pomieszałam z tymi warzywami. Dzień dobry, mamy sobotę. Słuchajcie, nie zrobiłam wczoraj w ogóle zakupów. Ubrałam czapeczkę Mariusza. Te włosy nie umyłam po prostu i tak chcę. Zobaczcie, to jest tajemnica, ale chcę je schować. Jedziemy na zakupy. Na zakupy, słuchajcie, muszę coś kupić na obiad, nie wiem co. Powiem wam, że to jest mój piąty chyba dzień. Piąty dzień tej całej zdrowego odżywienia. Ja nie powiem, że to jest dieta jakaś taka super, ale ustaliłam sobie, że się znowu zdrowo odżywiam, tylko mówię, błagam, musicie coś zrobić i nie pozwolić mi spróbować pieczywa. Bo jak to nastąpi, jakiekolwiek pieczywo, to potem już na coś innego mam ochotę i na coś innego. Słuchajcie, i tak, pierwszy dzień był beznadziejny. Jak mnie ciągnął, byłam taka wkurzona na wszystkich, na cały świat. Krzyczałam. Po prostu było źle. Mariusz mówił, że w organizmie, że potem wam opowie, że są po prostu takie pasożyty jakby, które domagają się właśnie tego cukru, które wcześniej były dostarczane do naszego organizmu. No, i to chyba winić je tutaj. Dobra, nie wiem, czy w ogóle tą kamerkę mam prosto, ale słuchajcie, nie mam opcji. Muszę ją tak mieć, później może w programie naprawię, ale dobra. Co ja mam w ogóle dzisiaj? Wczoraj widzieliście, obiad mieliśmy taki, a nie inny. Tego kurczaka trochę przesadziłam. On był zrobiony, ten grillowany, więc nie trzeba go wsadzać do piekarnika absolutnie, tylko na patelni zrobić, niech on się tak rozmrozi, tak dojdzie do siebie i będzie ten soczysty. Jak zrobić tak jak ja, wsadzić się do piekarnika, tylko po prostu wysuszcie, na amen. No, tego się nie dało zjeść, ale tamten drugi był bardzo fajny, te kotleciki zjadłam jednego takiego, no. Reszta Mariusz zjadł. I tak, piąty dzień odżywiania. Dzisiaj oficjalnie jest chyba prawie 5 funtów. Prawie 5 funtów, kurde, nie wiem ile to jest znowu. Bo mam wagę w funtach, więc w funtach wam mówię, ale nigdy tych funtów, kurde, nie pamiętam ile to jest na kilogramy, czekajcie. Ale to gdzieś jest 2,5 kilo? Może 2,5 kilo, to chyba jest taka połowa, nie? Dobra. Jezus, a gdzie okulary w ogóle mam? Nie wziąłam sobie reklamówek, chociaż mam 1000 rzeczy, 1000 reklamówek znaczy w domu z tego Aldiego. Kupiłam sobie klapki, tego pojemnika na razie nie kupiłam, kilka słodyczy do dzieci, no. Dobra. Na tym to też schodzi czasu. Te zakupy. W sumie żadnego mięsa nie kupowałam i co? Poprócz szynki oczywiście, ale normalnie to 5 dych wydane. Takie pomidorki to 3 dolary. Masakra. Mam wrażenie, że wszystko dosłownie podrożało. A te klapki chyba za 4 coś. Mówię, kupię, bo już tamte mam takie zdarte. Dobra. Teraz jajca trzeba kupić w Walmarcie chyba. Pory jeszcze. Także to nie koniec. Oczywiście, jak mi się podoba auto, to ja muszę podejść, muszę wam pokazać, ale maszyna. To jest Chevrolet Blazer. Ale mi się podoba, fajna maszyna, no. Wow. Ja tu jestem dosłownie taka blachara chyba. No kochani, przyjechałam do domu, robię szpinak. Szpinak dzisiaj z papryką, z czosnkiem, troszeczkę dodam oczywiście tego nadmek, czyli to jest gałka muszkotołowa. Doprawiłam już, dałam takie suszone warzywa również, tak dosłownie jedna łyżka, nawet może nie. A tutaj do obiadu będziemy mieć, no naprawdę bardzo wegetariańskie jedzenie, fasolka z pomidorkami, z ogórkiem, dodałam troszeczkę tego octu jabłkowego, wiecie co, pietruszki doprawiłam i do tego będą jajka na miękko. Tak,
Julia je. Co masz? Frytki, fish sticks, tak? Paluszki rybne. I patrzcie na to. Ma swojego iPada, ale musi używać mojego. Tak? Nas ty je oglądasz? Tak? No i obiad mój jest gotowy. Tak wygląda. Jajka miały być na pół miękko, ale słuchajcie, głupia ja. Co zrobiłam? Włączam sobie maszynkę. To co się robi jajka? I brzęczało mi i nie zajrzałam, że to jest ta maszynka. No ale nic, zabieram się za jedzenie. Kwiatki, co Mariusz mi kupił na urodziny. Doniczka musiała zostać już popisana oczywiście. Julii robota. No deski, słuchajcie, dalej tam stoją. Nie wiem, kiedy Mariusz to zacznie, kiedy tym się zajmie, ale mam nadzieję, że niebawem. Tutaj psy zaczęły kopać oczywiście dziury. Nie mogę się doczekać tego patio już. Słuchajcie, idę się położyć. Ten obiad fajny był, smaczny. Ja lubię, zawsze lubiłam szpinak, właśnie jak da się trochę czosnku, tego, tej gałki mam muszkatołowej, to mnie akurat smakuje. No dzisiaj dołączyłam, zrobiłam może taką trochę abstrakcję, bo dodałam tej żółtej i czerwonej papryki, ale to jest smaczne, dało taką słodycz lekką i naprawdę pojadłam. Zjadłam dwa jajka do tego, jak widzieliście. Super, super, smaczne. Dobra, słuchajcie, baterie mi wysiadły, nie będę robić teraz sobie kawy, ale położę się, mam nadzieję, że nie usnę, bo teraz byłaby głupota, żeby zasnąć. Jest godzina chyba 17, ale czuję coś, że muszę odpocząć, bo jakoś krzyż mnie boli, nie wiem, non stop codziennie sprzątam i myję podłogi i nie nagrywam tego, tak, nie pokazuję wam, że sprzątam non stop, ale tak, tak jest tutaj, jak ma się dużo tych psów, a tutaj ostatnio też padało, to wnoszą cały brud do domu i ktoś to musi posprzątać. Oczywiście Rumba mi pomaga, ale nie mam tego robota do mopowania. Nie wiem, zastanawiam się nad tym, ale przy tych psach nie wiem, czy ja nie wykończyłabym w ciągu miesiąca takiego robota, dlatego mam na razie mopa swojego, tam wiecie co, dodatkowe ćwiczenia. Dobra, kochani, potem się do was odezwę, jak będę chyba robić sobie kawę. Także na pół godziny myślę, że się położę. Hej kochani, nie spałam, słuchajcie, poszłam się wykąpać. Słyszycie w odbiornikach może Mariusza, jego durnoty. Tu jest Sarita. Sarita, tak? Sarita? Chyba tak, o ile nic nie pomyliłam się. Miles? Miles jest tutaj, tak? Miles? A Ela? Ela? Ej, uwaga. Ela, Ela. No, to jest Ela. O Jezu! No, dzisiaj mamy dużo psów. Jeszcze jest pani makaron, nudlowa, czyli nudu u góry. I Josie chyba. Josie? Jay-Z? Chyba jakoś tak. Tak? Tok, 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 tok. O, fajnie, super. Dobra, ja mam tylko... Chcesz tu wejść? No to wchodź, wchodź! Jesteś... No, i tak się bawimy. Tyle mamy psów! Ela, ja nie widzę twoich oczu nawet. W ogóle ją jak się dotyka, to ma... To normalnie tak by dywan się dotykało, to jest chyba pudel. Pudel? Jesteś pudel, Ela? Mariusz, ona się nazywa Sarita? Sarita! No, już poleciała. I Ela również. Olivia znowu zaczyna swoją śpiewkę. Nie wiem, jak dzisiaj będzie ze spaniem. Ja tylko się modlę, żeby było już dobrze. Dobra. Ja jeszcze jakiś krem sobie nałożę. Odżywkę na włosy. Tą chyba keratynę moją. I chciałabym mi spać, ale trzeba vloga składać. No właśnie. Ja już w sumie mam dwa tak jakby materiały na dwa vlogi. Tak, mam materiał na dwa vlogi. Jezus, ja już nie wiem, kto płacze czasami. Dobra, kochani, kończę. Idę nyny. Ty. Dobrze, że te covery mam. To się ściąga i pierze. No. Chcę, żeby te psy się jednak czuły tak u siebie. Mam nadzieję, że się czują, tak, Ela? Olivia!
Gdzie jesteśmy, co? Totalne zawiedzenie! Nie mogliśmy już kupić żadnych biletów na huśtawki, na te karuzele. Nie mogliśmy, ponieważ oni już wyjeżdżają. Więc przyjechaliśmy do sklepu dzieciom coś kupić, wynagrodzić, tak, bo takie zawiedzione są, szczególnie Julia. No nie spodziewałam się, ale pogoda jest jeszcze, nie rozumiem tego, czemu, kurczę, muszą mi wyjeżdżać. Na jakiej zasady. Dobra, idziemy teraz do... Jak to się nazywa? Family Dollar. No idźcie, idźcie! Sama chciałam się przejechać na jakiejś huśtawce, wiesz? Kurde! Easter is coming i będziemy kupować rzeczy. Po ile to jest? No, będziemy takie... Mhm. O, Julia, podoba ci się. Ale chodźcie, idziemy na Toys, okej? Tak. Bo jest po drodze. Julia, to jest the same thing! Julia, birthday! Patrzcie, macie pieniążki! Tak, that's not real one. Wow, a co ja tu widzę? Patrzcie! Super coffee machine. Kawka? Maja, patrz. Kawkę będziesz robić? Baby shark, a co to jest to baby shark? A, to są crayons, Maja. Gdzieś tu? Mieliśmy nie kupować zabawek, no ale trzeba dzieciom wynagrodzić coś. Wynagrodzić. Kurczę. No, przyjechaliśmy i najgorsze, że pokazaliśmy, Mariusz, wiesz. No, pokazaliśmy dzieciom i to jest to. Jak te dinozaury? Jakieś wycieraczki nędzne poszarpane za 2 dolary. Masakra, to się pruje wszystko. No ale nic. Patrz, Mariusz, tu masz te dywaniki różne. Takie pierdoły tu są niektóre. No, są pierdoły, ale właśnie takie już no co poglądasz, na nie co oni widać w innych miejscach tego nie. Lampki. Szukałam lampek, ale i tak nawet mi się jakoś... są fajne lampki, szczerze mówiąc. Z takim tym, że ci gało nie wali. Pojemniki, może dla Maj. Widzę druszlaki jakieś. Ale to jest lekkie, w ogóle nie wiem. Takie najcieniej odbity... 4 dolce. Patelnie, jakieś gary. No i tak, zakupy jakieś tam zrobione dla dzieci. Dzieci mają zabawki, troszeczkę kupiliśmy. Ja zrobiłam na szybko surówkę, znaczy surówkę, taką sałatkę bym powiedziała, słuchajcie, z fetą, z oliwkami. Troszeczkę grzanek, tylko tak bym powiedziała dekoracyjnie. Wszyscy usiądę, zjem i chyba odezwę się do was jutro już. Dzień dobry, mamy poniedziałek. Wybieram się do szkoły na psychologię, czyli to samo od nowa. Zaczynamy tydzień. Zastanawiam się też, czy nie podjechać gdzieś do sklepów dzisiaj po tej psychologii, słuchajcie, bo jest święta te nadchodzą, wielkanocne. Co ja byłam tylko w sklepie za dolara i w tym Hobby Lobby? No nie, dzisiaj w ogóle nie czesałam się, tylko tak zrobiłam jakieś fibizie na głowie. Nie mam czasu. Normalnie jestem zaspana. Czemu? Bo sobie ostatnio włączyłam taki serial, nie wiem czy oglądacie, Stranger Things, i się trochę wciągnęłam. Ja lubię takie dziwaczne seriale. Idziemy. O matko, trzeba zaczynać dzień jakoś. Mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp.
master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are. No dobra, 10 minut jest. Ale już idę jeszcze, chyba muszę do ubikacji iść, bo oczywiście w pośpiechu wstałam wcześniej, słuchajcie. Ale co? Przesunęłam na kanapie i po prostu, no, dętka ze mnie. Nie poszłam nawet do ubikacji, masakra. Idę teraz do ubikacji i na zajęcia psychologii. Tam w tamtym budynku właśnie mam tą psychologię. Raymond Redrick. Nasza ubikacja. Sprawdzam włosy oczywiście. No, typowe. Nie? Się sobie wsadziłam kolczyka. Dobra. Idę. I koniec zajęć. Jestem w windzie. Zjeżdżam. To tylko z drugiego piętra. Bardzo fajna lekcja. Na moje super. Dowiedziałam się dużo. Więcej siebie chyba rozumiem. Tak mnie kusiło dzisiaj, czy nie zapytać tej mojej nauczycielki w ogóle, czy ja mogę sobie po prostu położyć kamerkę na chwilkę i coś tam nagrać, ale nie, no nie można, bo to wiadomo, prywatność, jednak dużo jest osób w klasie, no nie wiem, jakbym to nagrywała, chyba kamera musiała być tylko na mnie, no to wiecie, no. To jest takie chyba nędzne nagrywanie. Nie wiem, jaką macie wizję na to, ale jak gdzieś tak czuję, widzę tutaj na kampusie takie młode dzieciaki, co rodzice na pewno, bo to na pewno prezent od rodziców, nie wiem, te słynne na Sweet 16 albo nie wiem, takie fury dostają, że ja kuźwa nie wiem, czy ja się dorobię za życia takiego samochodu, ale gdzieś jest we mnie takie przekonanie, że kurde, nawet chyba wczoraj o tym z Mariuszem rozmawiałam, że nie, ja nie będę dziecku dawać jakiegoś najlepszego wozu. Słuchajcie, to, mi się wydaje, że to w jakiś sposób, nie wiem, krzywdzi się własne dziecko, nie wiem. I jakoś tak mam przekonanie, gdzie mi wjeżdżasz na ten pas skończony, debilu. Ja miałam w ogóle pierwszeństwo, on nie powinien mi się, mnie powinien puścić, co za... Dobra. Tragedia, ale nieważne. Uspokój się i w kadr. Mi ciśnienie podskoczyło znowu, bicie serca. Dobra, spokojnie. Nie wiem, skąd to się wyrwało. Jak... No chyba w Polsce też tak jest. Jak macie zieloną strzałkę, to macie pierwszeństwo. Nie ma chuchu. A ten miał żółte światło albo czerwone. Jeżeli ktoś jedzie... Dobra, nieważne. Wróćmy do tego. Co ja mówiłam w ogóle? O tych samochodach. Kiedyś właśnie oglądałam tutaj taki, nie tutaj, ale chyba to w Szkocji jeszcze jak mieszkałam, oglądałam taki, nie wiem czy to mieście możliwość oglądania, takie Sweet 16 właśnie. I tam był dramat, bo chłopak, taki nastoletni, miał te 16 i matka mu kupiła jakąś nową furę, nie wiem, jakiś Lamborghini, czy to kuźwa Porsche było, czy coś. Ale siadł i zaczął płakać, bo nie ten kolor był skóry w środku. To tak dzieci chyba nie powinno. Ja nie mówię, że jestem znawcą super jak dzieci, bo ja sama robię błędy. Po tej psychologii właśnie widzę też, że niektóre błędy, ale naprawiam. Staram się to teraz naprawić i pracować nad sobą jako rodzic. Ależ no kurde, nie dawajmy wszystkiego dzieciom, co chcą. Nie! Jest to przede wszystkim takie rozpieszczanie, ale dziecko przygotowujemy do czego? Że to, co chce, to dostanie. Nie. Nie powinno tak być. No ale dobra, to moje zdanie. Jak chcecie rozwinąć temat, to napiszcie mi. Okej, miałam szukać jakichś ozdób, ale widzę, że to są ekspresy do kawy. O Boże, ten mój ekspres DeLonghi bym chciała. A ten? Są takie fajne są. No nic. Ten 99. Okej, ale to nie jest na te caps, nie?
Czekaj, ale taki niektóry... Jezus, ten mi się podoba. Okej, myślałam, że tam będzie coś więcej z rzeczy takich dekoracyjnych, ale niestety nie ma, więc idziemy teraz do tego Michaelsa. Są oczywiście kwiatki sztuczne. Ile to? 129. Pełno koszyczków, żeby dzieci zbierały te jajeczka, które rozrzucił ten zajączek. Zajączki. Tu takie formy na jakieś czekoladki, cukierki i chyba formy do pieczenia. Trochę lipa. Nawet byłam w Rosie, słuchajcie, nawet tam nie nagrywałam, ale tak, w tym pierwszym sklepie bardzo mało rzeczy. W drugim sklepie Michaels trochę więcej, ale też widzieliście te właśnie takie formy na ciasta i na czekoladki. No, ale ogólnie mało. Chyba najlepsze to jest Hobby Lobby, jeżeli chodzi o takie typowe sezony świąteczne, ale... Muszę powiedzieć, że Michaels, jeżeli macie jakieś hobby, takie jakiekolwiek, czy szycie, czy pieczenie, czy malowanie, robienie na drutach, szycie, to ten sklep Michaels jest naprawdę super. Drogie są to rzeczy, ale są bardzo dobre te rzeczy. Dobra, idę do samochodu i chyba, nie wiem, wracam do domu. Ja wiem, czemu mnie się... Boże, ten, czemu ja myślę o zdrakach? Z tego względu, że dzisiaj w nocy śniła mi się Niula. Niula ze Szczecina. Nie wiem, czy oglądacie. Kanał typowo bardzo zdrapkowy. I śniło mi się, że byłam u Niuli i drapałyśmy zdrapki, a ona same paczki, całe paczki wyciągała. I ja taka, wiecie, taka podrajcowana, bo wiecie, ja kiedyś drapałam te zdrapki. I tak mnie teraz kusi przez tą Niulę. Niula, pozdrawiam Cię. Dlatego chyba omijam teraz te kanały zdrapkowe, żeby nie oglądać, z tego względu, że no kusi mnie. No kusi, to jest nałóg. Jakby nie patrzeć, to jest nałóg, który chyba w porę przerwałam. Ale dalej mnie coś tak kusi. Nawet ostatnio myślałam, czy by nie otworzyć z takiego kanału, wiecie co, drugiego, ale typowe zdrapki amerykańskie. No patrzcie. To tak się mówi, jak jesteś, masz jakiś nałóg, na przykład jesteś alkoholikiem, to nawet jak przestaniesz pić, to dalej gdzieś jesteś alkoholikiem. No tak, przerypana sprawa. Dobra, tu muszę, tutaj nie ma właśnie, muszę tak pojechać niestety. O Jezus, ile ludzi teraz jedzie, nie przejadę. I kochani, ja tak bezczelnie troszeczkę się wtrącę, ale niestety muszę kończyć tego vloga. Teraz widzicie Mariusza i jego bardzo ciężką pracę nocną, którą wykonuje. Tak, dalej w dalszym ciągu pracuje nad naszym patio. Patio, powiem Wam tak w sekrecie, że już wygląda inaczej.
Słuchajcie, będziecie świadkami też głupot Mariusza Nocnych, ale to już naprawdę w następnym vlogu będziecie mogli to właśnie wszystko zobaczyć. A wszystkim oczywiście dziękujemy za oglądanie, za poświęcony czas, za wszystkie subskrypcje i oczywiście te łapki w górę, które nam zostawiacie. Buziaki, trzymajcie się ciepło, pa!